No i dobra, w dniu dzisiejszym rozpoczynamy akcję pod tytułem wykopki. Próbujemy się dostać do obiektu nieznanego. Teraz tak się trochę będzie tych liści. Daj mi ten wiaderko. Trzeba to sobie wykopać. Dobra, teraz tak, oświetlenie jakieś, daj mi lampkę, muszę tam zajrzeć i włącz czujnik, zobaczymy co tam się dzieje wstępnie, nie bije, czymś niebezpiecznym. Trochę to zbiorę. Wyłączyć nagrywanie? Nie. Sobie wejdziemy. Czujnik, upadka i sprawia. Jest elegancko, nie ma dwutlenku węgla ani nic, jak było. Taki głaz jest jeszcze tylko jeden do usunięcia. Nie? Zaraz go usunę, a ty już się szykuj do wejścia. Mhm. Czekaj. Dobrze był. Potyka. Cześć, usunę ten głaz. Jeszcze. Dobra, moi drodzy. Rozpoczynamy. Odkopaliśmy wejście. Zobaczymy, co tam ciekawego. Wchodzimy. Jak to wygląda? Zacisnę się, wchodzi. Będzie taki głaz, to uważaj, żebyś sobie nie ten, bo go nie zdążyłem. Jeszcze się i wchodzimy. No ładno. Dobra. Śmiało, śmiało, uważaj, że takiego głaza masz, żebyś tej dupy nie obtarł. Nie, to? Nie, to? No.
Jesteś? W środku. Dobra. A tak to wygląda. Zobacz, co tu wyrosło przy wejściu. Gryben. No, powiem ci, że wygląda nieźle to. No. To nie jest, to jest... To jest jakby wygląda jakby pył postrzałowy. To jest jakiś... Jak ładnie wycięta jest szczornia. No ślima, ślima. Ładnie wycięta szczornia. Dobra. Zobaczymy. Coś tam ciekawego spotka. Ładny chodniczek. Właśnie chcę wyciągnąć grzyba. Ła. Ty zobacz. Taki, zobacz, jaki idealnie wycięty. To jest Minecraft. Co? Jak w Minecraft. No jak w Minecraftie, ale zobacz, nie? Ale nie, no widać ślady obróbki, patrz tutaj. Widzisz? Czyli coś może już używali tu jakichś chodników szarnoprawowych, nie mam tu nic. Nie, jest, zobacz, ręcznie tu jest. Pyk, pyk, jest dłubany wszędzie. Zwróć uwagę. Widzisz? Mhm. Na ścianie. Zobacz. Tak jak tutaj. To wszystko są ślady użytkowania. Tak samo i tutaj. No wygląda jakby ręczna była, nie? Mhm. Tylko, że jest taka zabrudzona, bo ten materiał taki. No, prawdopodobnie to pewnie ruda żelaza była. Dobra, idziemy. Zobaczymy. Kręty chodnik. Ale czyściutko. Wąska i wysoka, no wiadomo. Stare górnictwo. Nie musisz tak nisko iść. Muszę, muszę. No. Tutaj kawałek się chyba obsypał. Z tego co widzę. A nie, patrz. Odwierty są, widzisz? Mhm. Jakichś tam ładunków musieli używać. Odwierty robili, jakieś delikatne, może czarne prochowce, czarnym prochem, czy coś w tym stylu. No i dobra. Tutaj mamy jedno odbicie. I też, zobacz, są odwierty. Znaczy dwa widać. Tu na ścianach tak samo widać resztki odwiertów po łupaniu. Czyli jednak ładunków używali tutaj, były takie jakieś delikatne, a resztę obrabiali ręcznie, nie? Nie jest to typowo ręczna robota, ale kuma robota jest niesamowite tutaj. Tam jest jakieś gniazdo, ty zobacz. Widzisz to? Tak. Ja pierdzielę. Ale jest słychać. Ale żeśmy się wwalili. Dobra, szarańcza. Szybko przejdźmy koło tego miejsca. I pomiń mnie, ale i tutaj widzę. Już mamy koniec. Tutaj Jezus, się. Jezus, mamy, co się dzieje? Ło! Dobra, wypierdzielamy to. Tak to mniej więcej wygląda, ale musimy się ewakuować. Dobra, idź pierwszy. Wyłoś. Tu już jest przodek, krótka sztornia. No idź. Wychodzimy. Tyle mnie pilny. Ale szalnie ładna, gdyby nie te komarzyska. Chyba popełniłem. Cały rój nagle wyskoczyły, nie? Do jedzenia, ale ładny, ładny obiekcik, nieduża szczolnia. A tutaj tak jakby tu z lewej strony ta ściana, tak jakby monolit się jakiś zrobił, nie? Taka prosta. Tam na korzeń nic nie było, skąd one wyleciały? No to weź tam podejdź, czekaj, spróbuję. Nie, jakieś tam gniazdo zrobiły, dobra, nie ma sensu, chodźmy. Tak? Krótki chodniczek. No. To co obstawiasz? Ja to obstawiam, że tutaj rudę żelaza wydobywali. Po tych kolorach. No wychodź, mistrzu. Ładna szczolnia, bardzo. Ale komarowo straszne. No. Tu było coś wykute, zobacz. W ociosie. Teraz dopiero zauważyłem. Widzisz? Tak jakieś, może jakaś belka, może jakieś... Ale to straszne było, jak no. Może to tu... No. W jakimś ociosie czy coś. Zobacz, tutaj zrobione. Tu. Tam też, a tam nie można było za bardzo tego i tu z tej strony też takie jest wykucie, może jakaś obudowa, może jakiś zaczep mieli, żeby linkę z urobkiem nie przeciągnąć. Wejdziesz, czy ja? Wejdź.
a kamerę weźmiesz ode mnie i lampkę? Żeś wypierdzieli od razu. O, dzięki, dzięki. Bardzo ładny obiekt, taki dziwny. Dosyć. Tak jak był poszukiwawcy. Poszukiwawcy czy wydobycie, ale teraz chyba wydobycie, tylko w jakimś małym, że tak powiem, zakresie. Tu jeszcze poniżej jest ta dziura ciekawa. Można by odkopać, choć ja nie wiem, czy to nie będzie połączenie GoPro Stop Recording.